Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Dominik, może był spodziewać się, że to spotkanie będzie właśnie wyglądało w ten sposób, że zespół Śląska, drugi zespół Śląska, postawi wam wysoko poprzeczkę. No i rzeczywiście tak było od pierwszej minuty. Mecz był na bardzo wysokim, w bardzo wysokim tempie i tak jak pan mówi, postawili nam wysoko poprzeczkę. No i nie było w tym łatwo, do ostatniej sekundy staraliśmy się wygrać, ale niestety gdzieś zabrakło może troszeczkę szczęścia, żeby tą piłkę wepchnąć i zakończymy ten mecz remisem. No właśnie, pierwsza bramka Macieja Pancewicza, wydawało się, że później pójdzie wszystko z górki już. No, nie powiedziałbym, że tak z górki, ale szybko straciliśmy w drugiej połowie tą bramkę i może za szybko. Może za szybko gdzieś tam, nie wiem, czy to troszeczkę jakieś rozluźnienie się wkradło po przerwie, bo powinniśmy gdzieś tam to kontrolować i nie dać sobie w tak łatwy sposób strzelić bramkę. No, ale charakter drużyny polega na tym, że walczy się do ostatniej minuty, udało się doprowadzić do remisu, a była szansa jeszcze na wygraną. Tak, oczywiście, no bo w każdym meczu walczymy o zwycięstwo. No, padła bramka na 3, sędzia podniósł chorągiewkę, szkoda. No, staraliśmy się, no ale zakończyło się 2-2. Tak, no myślę, że zabrakło szczęścia, bo mieliśmy swoje sytuacje, gdzieś tam niewykorzystane. Wiadomo, że Śląsk też sobie stworzył, no przeciwnik na pewno wysoko postawił poprzeczkę, także szkoda, jest niedosyt, no ale mamy punkt, no i trzeba patrzeć do przodu i skupiać na kolejnym rywalu. Wyczułeś w interwencji swojej wykonującego rzut karny, zabrakło centymetrów. No tak, naprawdę niewiele zabrakło, bo już czułem gdzieś tą piłkę na ręce, także no szkoda, mam nadzieję, że przy następnym rzucie karnym pomogę i obronię. Teraz przed wami kolejne spotkanie, bo już za tydzień wyjazd do Kalisza. Tak, no gramy tak naprawdę co 3 dni, teraz jest tych meczów bardzo dużo, także trzeba się jak najszybciej regenerować i grać kolejne spotkanie z Kaliszem.